Dzień dobry, tu Marcin Popczyński. Właśnie niedawno zakończyliśmy nagrywanie dla Państwa powieści B.A. Paris zatytułowanej Dylemat. Jest to dla mnie książka przede wszystkim o miłości i to wcale nie harlekinowej miłości, tylko takiej fajnej, głębokiej i dojrzałej miłości, zarówno małżeńskiej, jak i rodzicielskiej. Niedziela, 9 czerwca, godzina 3:30. Livia. Budzę się nagle w stygnącej kąpieli. Zdezorientowana szybko siadam, rozchlapując pianę i zastanawiam się, jak długo spałam. Wyjmuję korek z wanny, woda bulgocze, znikając w odpływie. Brzmi to zbyt głośno w cichym domu. Kiedy się wycieram, dostaję gęsiej skórki. Coś mi się przypomina. Obudził mnie jakiś odgłos, warkot motocykla na ulicy. Wiadomości, które wysłałem Marni, nie zostały dostarczone. Jedyne maile, jakie przyszły, to spam. W komórce Livii także nic nowego. Po wyjściu z pokoju Marni wstąpiłem do pomieszczenia gospodarczego i po ciemku, nie włączając światła, wyjąłem ją z kosza na pranie. Livia miała mnóstwo wiadomości i kilka nieodebranych połączeń, ale nic od Marni, ani z nieznanego czy zastrzeżonego numeru. Mimi wróciła do naszego pokoju, ale trzyma się z daleka. Obserwuje mnie z kąta. Nieruchomieje z rozciągniętym za plecami ręcznikiem. To chyba nie był Adam. O tej porze w nocy nie wsiadłby przecież na motocykl. Owijam się w ręcznik, idę do sypialni i wyglądam przez okno. Serce wali mi w piersi z poczucia winy, ale się uspokaja, gdy za namiotem widzę żółtą poświatę padającą z szopy. Jest więc tutaj. Nie pojechał wyrównać rachunków. Chciałabym zejść i sprawdzić, czy ma się dobrze, ale coś, może szósty zmysł, podpowiada mi, żebym się z tym wstrzymała, że Adam przyjdzie, kiedy będzie gotowy. Powinienem zadzwonić na infolinię. Wklepałem jej numer do telefonu. Wystarczy, że wcisnę połącz, ale wciąż nie jestem w stanie się na to zdobyć. Myślę o tym, co powiedziała Clio, że jeśli nikt nie dzwoni do nich w sprawie pasażera rozbitego samolotu, sami się kontaktują. Czy czekają z tym przez określony czas? Czy Marni w ogóle wymieniła mnie w paszporcie jako najbliższą osobę? Wypełniła tę rubrykę? Może to nie było obowiązkowe? Może o tym zapomniała? Może wpisała Josha, a nie mnie, ani Livię, żebyśmy w razie, gdyby coś jej się stało, nie dowiedzieli się pierwsi? Na chwilę ogarnia mnie lęk, jakbym patrzyła w przepaść. Ale uczucie to budzi po prostu ciemny, pusty ogród. Odchodzę od okna i kładę się na łóżku. Poczekam jeszcze 10 minut i jeśli do tego czasu Adam nie wróci, zejdę do niego. Miłość w tej książce staje przed tytułowym dylematem, czy też raczej kryzysem, który tym razem nie przychodzi z wewnątrz związku, tylko atakuje go z zewnątrz. I jakże ta miłość sobie poradziła z tym kryzysem, to już zapraszam Państwa do wysłuchania powieści. Dylemat B.A. Paris. To taka historia, która zdarza się w każdej rodzinie, w każdym związku. Te same okoliczności, te same zdarzenia, te same dni interpretowane na dwa różne sposoby. Kobieta i mężczyzna. Mnóstwo sekretów, tajemnic, niedopowiedzeń, które doprowadzają do katastrofy. Jeśli ktoś lubi rodzinne tajemnice, polecam. Małgorzata Lewińska.